Witam, z tej strony Rola, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Superstars. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku ciśniemy sobie, moi drodzy, Speed Jungle. Dokładnie tak, tak więc ciśniemy. Speed Jungle Zone, dokładnie tak. Okej. No i mamy, moi drodzy, Speed Jungle Zone, akt pierwszy, let's fucking go. I to jest poziom, w którym mamy rail grinding, dokładnie tak, z klasycznym Soniciem, więc jest to dosyć aktualnie ciekawe. Dokładnie tak. Lecimy. Okej. Ups. Tak lepiej. Okej, tutaj możemy sobie tak zrobić. Ups. Okej. Zobaczymy, jak będzie mi szło aktualnie z szukaniem szmaragdu chaosu, ogólnie dużego giant ringa, tak jakby nie patrzeć. Może być różnie i podróżnie, zobaczymy, jak będzie mi to szło. Okej. Dobra, tutaj mamy dróżki niczym, kurde, w Stardust Speedway z Sonica CD i wejdźmy sobie tutaj, ponieważ jest to bonus stage. I tak, jest to bonus stage, który działa identyko do special stages z Sonica 1, mianowicie obkręca nam się ekran, no i mamy te swojskie poziomy, tylko nie mamy rybci w tle z tego, co widzę. A to kurdes się. Gdzie są rybcie? Halo, ja się pytam. I zdobywamy monetki aktualnie. Okej, dobra. Teraz już wiemy po ostatnim odcinku, co te monetki robią, więc ma to sens. Okej. Przyspieszyliśmy, dobra, powiedzmy, że to chciałem. Możemy też odwrócić, więc wszystko się zgadza. Okej, dobra, tutaj mamy koniec poziomu. Choć o dziwo, nie mamy tego jako goal, tylko taki jakiś śmieszny portal, coś ten deseń. Okej. I mamy wszystkie monetki. I mean spoko. Picobello. Dobra. Perfect bonus. Za co jest perfect bonus? Zdobycie wszystkich pierścieni w poziomach? Znaczy w poziomie? Może? Kto wie? Wracamy, moi drodzy. Dobra. Tutaj sobie robimy tak i idziemy sobie dalej. Op. Okej, na niej. Yo. Zobaczcie, miałem krótką przerwę. Już wracam aktualnie. Dobra. Ups. Och, naprawdę. No kurde, Bela. Okej, tak lepiej. Mamy pierścienie. I ciśniemy sobie dalej. Okej, żabcia rozwalona. No, pójdźmy sobie górą, bo czemu by nie. Okej. Dobra, tak lepiej. Albo i nie. Dobra. Yo, nie, serio, Rush Vibes as shit, pod tym względem, naprawdę. Okej, mamy takie szalone rzeczy, które nas gonią i musimy tego unikać. Slash niszczyć, wszystko zależy. Ej, Tails tam jest w tle, nani? Tam był Tails. Tam był Tailsik. Okej. Mamy ponownie tego przerośniętego zwierzaka. Właśnie został zmieniony w badnika. Jakiegoś szalonego, bym powiedział. Everything but not the bees. Lek, przysięgam. Dobra, co ty robisz, co? Oh, okej. Okay. I see. Spoko, typie. Okej. Okay. Jak widzicie, serio, to jest tego typu bossowie, powiedzmy, jakich nie widzieliśmy serio w żadnym klasycznym tytule, więc to jest ciekawe. Okej. W sumie spoko. Że tak powiem, tak, jest oczekiwanie, ale powiedzmy, nie jest takie nudne to oczekiwanie na ataki przeciwnika, takie bardziej agresywne, powiedzmy. Okej. Więc póki co nie narzekam. Okej, dobra. Flip. Okej. Dobra. Nice. Picobello, dobra, super. Dobra, Sonic Act 1, moi drodzy. Super, dobra.
No to kurde, kiercujemy dalej. Okej, okay, i mamy nową rzecz. Mianowicie mamy coś takiego jak akt dla danej postaci, no i akt zwykły. I mamy do wyboru akt Sonic czy akt drugi. Jako, że mamy dostęp do world mapy, to ogramy sobie oba, ale jako, że jesteśmy Sonikiem, to pociśnijmy najpierw to jako Sonic, czyli akt Sonic, później pociśniemy sobie akt drugi. Zobaczmy w takim razie. Okej. Okay. Mamy Fanga cały czas, który cały czas przed nami spiernicza. Dobra. Speed Jungle, Zone Act Sonic, tak. Pod ciekawość właśnie teraz zobaczyłem, czy jest Super Pillout. Nie ma Super Pillouta, that sucks. Dobra. O! Okej, okay, siema ziombel, widzę, że już nie spierniczasz. Okej. Okay. Up! Dobra, fajnie. Okej, okay, ciekawie, jak nie mamy nadal dużej prędkości, to nie grindujemy na tych lianach, tylko aktualnie po nich możemy chodzić normalnie, ciekawie. Tam to były jakieś wyższe higher groundsy, które niestety ominąłem. O! Znowu, no nieważne. Dobra. Co ty, Funk, kurde... Okej, okay, ty planujesz. O! Dobra. Nieco bardziej platform heavy widzę. Idziemy na lewo, I guess. Dałoby się znaleźć Giant Ringa, naprawdę by się przydało. Nie wiem, czy będzie nam to dane. Pójdźmy sobie po środku. Zobaczmy. O, ale mnie zatrzymało, lol. Gra mnie sama zatrzymała. Jak widzicie, właśnie ta fizyka, mówię, miała ze sobą problemy. Like, w Sonic Mania za Chiny by mnie coś takiego nie zatrzymało. A tutaj mnie po prostu zatrzymało tak chamsko. Chuj wie dlaczego, to naprawdę. O, okej. Okay. Okej. Okay. Spoko, Fang. Dobra, chyba już rozumiem, że tak powiem, o co chodzi z Act Sonic. Bo mamy Gary Go Fasty i te sprawy, więc taki typowy, powiedzmy, rzeczywiście poziom, który się podpisuje pod Sonica. Bardzo fajnie. Dobra. Okej. Okay. Spoczy. Wciśniemy sobie, tak. Jakieś zubaty. Dobra, rip. Ripping Pepperoni. Czy mi się wydaje, czy ta gra ma lekki input lag? Like, literalnie tak mi się coś troszeczkę wydaje. Nie, może to już ja, ale tak nie wiem. Okej. Okay. Czemu nagle mi... Na niej? Czemu jak tutaj jestem, to nagle mi przypomina o tym, że mam tą moc? O! Okej, okay, to mi dało moneczkę. He. Co, mam tam użyć tego, czy co? To nie rozumiem, widzicie? Jak tam dochodzę, tam do góry, to mi pokazuje... Użyjmy tego. Okej, okay, no i co? Chyba nic. Dobra, zobaczyliście, jak to wygląda w poziomie. Nie ma za co, czy co? Czy coś? Mówię, nie będziecie widywać tego, bo niemalże w ogóle mi się wydaje, okej. Okay. Jak ja tego używam, bo like, po co? Chyba, że będzie jakiś boss, który będzie mi kopał dupę. Co, póki co wątpię. Może się pomylę. Dobra. Okej, okay, Funk wysyła na nas rakietki. Uwaga. Ej, nieśmiertałka. Okej, okay, możemy usłyszeć ten motyw. Jest tu coś po lewo? Nie. Szukam Giant Ringa, kurde bela, no. No, ale serio, wydaje mi się, że jest lekki input lag, like... Jeśli tak jest i mi się nie wydaje na nim, to like, czemu? Dobre pytanie. Dobra. Okej. Okay. Spin dashem. Kurde, wspinaczkę szaloną, kurde. Z wrażeniami. Jakie dodaje nam Fang. Głupi pajac. Okej. Okay. Ups, dobra. Niepotrzebnie podskoczyłem za szybko. God damn! Typie. Okej. Okay. Co, jakieś szalone... Kurde, zgliszcza. Dobra. Gargon fans. O! Lol.
się wywalił i tam jeszcze trip była. Okej. Tak więc mamy, moi drodzy, akt Sonic za nami. Ciekawie. Dobra, spoko. Chcę wrócić do world mapy. Mówię, chcę ten akt drugi jeszcze ograć. Okej. Okej. XD. Okej, new products arrive in the shop. Metal Sonic i Blue. Okej, spoko. Nie. Zaraz tam wejdziemy sobie. Najpierw akt drugi, moi drodzy. Zobaczmy w takim razie, z czym się je akt drugi. Zapewne będzie bardziej tradycyjny w przeciwieństwie do aktu Sonic. Okej. Okay. No więc lecimy sobie akt drugi. O! Jak powiedziałem, że będzie bardziej tradycyjny, to myślałem, że będzie rzeczywiście bardziej tradycyjny. Tutaj proszę bardzo, mamy gimmick z motylkiem. Przypomina mi to, kurde, yo, okej. Okay. Przypomina mi to Kangur Kakao 1 i te segmenty w ciemnicy, że tak powiem, gdzie mamy tego świetlika, który nam świeci drogę, przysięgam. Okej, ale było to tylko przez chwilę, teraz zniknęło. Mogę tutaj iść? Mogę. Nie wiem, czy robię dobrze idąc tutaj. Nie. nie robiłem dobrze, okej, okay, nieważne. Pa, 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 pa. Fajny motyw. Okej, dobra. Spoko. A tu się wspinamy. I... dzięki kamieniu. Dobra, whatever. Pójdźmy sobie na lewo. Aha, okej, okay, dobra. Czyli to są takie specjalne segmenty, w których są złote badniki, które mają swoje monetki, bo to już jest drugi taki poziom, który... W którym żeśmy znaleźli coś takiego, co jest. jak duży to jest spadek, like, nani? Chyba to się zaokrągla jakoś i nie wiem. No dobra, chwila. Chcę tam do góry. O, dobra. Mamy tarczę. I właśnie, póki co... Świetnie. Póki co jedną tarczą, jaką żeśmy znaleźli, była niebieska tarcza, więc zaczynam powoli wierzyć w to, że rzeczywiście ta gra nie ma... nie ma tarcz. Okej, tam nie mogę wejść, bo są kolce jakby. Okej, whatever. Gra nie ma elementarnych tarcz. Like, co? Okej, dobra. W taki sposób to działa. Musimy sobie kierunek D-padem oznaczyć, który chcemy wyskoczyć, powiedzmy, z tego. Aha, dobra. Okej. Dobra, nice. Dobra. W prawo biegniemy. O, to są te zajączki. Są te zajączki, które miały się pojawić oryginalnie w Sonicu 1. Dobra. W ogóle jeśli chodzi o level design, no to ja właśnie słyszałem, że on jest bardziej taki bardziej do eksploracji niż Gary Go Fast. To miałoby sens, bo tą grę robił Oshima w końcu, twórca Sonica CD, więc ma to sens. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać, bo wiecie, w Sonicu CD o tyle mi pasował taki level design, tym bardziej, że po prostu mieliśmy co zbierać, tak? Znaczy zbierać, co niszczyć na dobrą sprawę, bo maszyny i te sprawy. Ten badnik próbował mnie, kurde, językiem zatrzymać na nim. No, a tutaj jednak tego nie mamy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O! Gram w Donkey Konga, przysięgam. I ponownie mi wspomniało o tym, że mam tą moc. Why? Czemu ta gra tak robi? What's the fucking point, bro? Dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Co ja zdobyłem? Nawet nie wiem. Aha, cofnąłem się tak jakby. Chyba. Dobra, myślałem. No, cały czas szukam Giant Ringa, ale chyba nie będzie mi dane znaleźć. Co troszeczkę się. To jest elektryczna tarcza, przez którą nie mogę skakać? Wow. Jak kuźwa elektryczne tarcze w Sonic Adventure, Adventure 2, Advance i tak dalej. To się. Okej, okay. Ciekawy spadek. To się. No to chyba już jest potwierdzenie, że nie ma tych normalnych elementarnych tarczy. That fucking sucks. Sega obiecała mi, że będę grał w
ewolucję klasycznego Sonika, a nie degrad. Dobra, czym ty kurwa jesteś? Dobra, masz jakąś zbroję szaloną. Of! Okej, okay, to już powinna bossa... tego, z Marble Garden, Naxa. Przysięgam. O! Co? Gdzie ja jestem? Gdzie ja... Czy jestem za bramą? No fucking way. Czy ja... Nie! Nie, nie! O kurwa, w co ja gram? Moi drodzy! Sonic 2006. Czy Sonic Colors Ultimate? Czy Sonic Boomerang of Lyric? Jak wolicie? Nie wiem, jak się pokonuje tego bossa koniec końców, bo... Like... Ja go pominąłem. O, good fucking game. O Boże. O Jezu. O, cześć, Trip. Okej, okay, to jest Tasmania Adventures. What the fuck is going on? Okej, okay, zdobyłem owocka i cofnąłem się tutaj, bo chciałem zobaczyć, czy jest akt owockowy, ale widzę, że w tym świecie go nie ma z jakiegoś powodu, bo mam tego owocka, prawda? No bo przecież... Tak, jest ten owocek. No nie ma, dobra. To jest następny poziom. Dobra, tak więc, moi drodzy, na samym odcinku Sky Temple. Nagrywam to zaraz po nagraniu pierwszego odcinka i póki co moje... Powiedzmy... Moje wnioski, mój experience jest w sumie mieszany, bo like, gra się spoko, ale problemy. No i nie zrobiliśmy Giant Ringa, no well whatever. Zapewne będzie nas czekać dodatkowy odcinek, raczej dwa dodatkowe, w którym będę zdobywać pewnie wszystkie szmaragdy i jeszcze raz będę ogrywać pewnie finalnego bossa z ekstra finalnym Zdając Życie, czy coś ten deseń. Dobra, tak więc ja już nie przedłużam. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. No jest zabawnie. napiszcie, co wy sądzicie o tej grze w ogóle i z oglądania LP, i może jeśli już kupiliście i gracie, to jestem otwarty na wasze opinie. Tak więc tak, jak już mówiłem, dzięki za nie i zobaczenia na następnych odcinkach. Mam nadzieję, że na następnych odcinkach gra nie będzie robić jakichś dziwnych bugów. Wypadałoby, co nie? A jeszcze miałem do sklepu wejść. Dobra, to jeszcze tylko do sklepu na szybko wejdę, bo chcę po prostu zobaczyć, co żeśmy tutaj pozyskali. Jak już mamy dostęp, to wybaczcie, że tak jeszcze tutaj już się żegnałem, a przedłużam, ale zapomniałem kompletnie. Aha, no rzeczywiście, głowę Metal Sonika, ciało Metal Sonika, łapy Metal Sonika, nogi Metal Sonika i kolor, żeby go pokolorować na niebiesko. Okej. Okay. Możemy sobie kupić przy okazji, bo tylko na to nas stać. Okej. Okay. Śmiesznie. Tak jak już mówiłem, dzięki i do następnych odcinków. See ya!